Czyli robimy sobie przegląd dzisiaj naszego uzbrojenia duchowego, ponieważ jesteśmy żołnierzami Jezusa Chrystusa, a Słowo Boże określa to, jak powinniśmy być na co dzień przygotowani do tej duchowej walki, która się toczy, chcemy czy nie chcemy. To nie my inicjujemy tę walkę, my jesteśmy tylko zaangażowani w nią jako żołnierze Jezusa Chrystusa. Decyzje zapadają wyżej niż my. My po prostu jesteśmy tylko do wykonywania rozkazów. To nie my rozkazy wydajemy. I już żeśmy powiedzieli o tej konieczności opasania się pasem prawdy, czyli codziennego życia w prawdzie, jaką to ma wartość. Mówiliśmy o chronieniu się w pancerzu sprawiedliwości, a teraz porozmawiamy o obuwaniu butów i poselstwo, czy taka główna myśl z tego rozważania brzmi, dlaczego buty, a nie kapcie? Słowo Boże mówi, że w tym naszym tekście, nie będziemy go teraz czytać, mówi tak, o buci w gotowość do głoszenia dobrej nowiny o pokoju. O buci, czyli chodzi o buty, one wtedy w tamtych czasach, w przypadku takiego legionisty, to były to sandały, bo wtedy nie znali butów tak, jak my je dzisiaj znamy. Ale te buty ubierane, te sandały ubierane były znakiem gotowości do wyjścia, do działania. W każdej chwili gotowy do tego, żeby wyjść. Nie, że dopiero, oj poczekaj, buty znajdę, oj poczekaj, a gdzieś się tam zapodział jeden, gdzie moje buty, wie ktoś, gdzie moje buty i już za późno, już po wszystkim, bo nie byłem gotowy. I chciałbym, żebyśmy teraz mówiąc o tej gotowości do głoszenia Ewangelii, zwrócili uwagę na osobę Ducha Świętego. Ponieważ to właśnie w tym tkwi jakby cała tajemnica tej naszej gotowości. Bo Słowo Boże pokazuje nam, że właśnie w tym procesie, czy w tym zadaniu głoszenia Ewangelii Duch Święty odgrywa taką kierowniczą rolę, zasadniczą rolę. To On wydaje dyspozycję. To On mówi, że trzeba mówić, że trzeba iść, że trzeba zwrócić uwagę na tę osobę, że trzeba jej złożyć świadectwo o Jezusie, albo w danym momencie tego nie zrobić. Nasza gotowość do głoszenia Ewangelii to nie jest jakaś taka rutynowa, systemowa działalność, taka, że po prostu, tak jak świadkowie Jehowy, nie? Że oni po prostu przeczesują terytorium, nie? Zjeżdżają się do jakiejś dzielnicy, wysiadają z samochodów, tam jakiś kierownik mówi, wy w te. Tak jak myśliwi jadą na polowanie i jeszcze wiozą ze sobą autobus tych naganiaczy, mówi, wy tam pójdziecie w tę stronę, wy w tę, wy tu się ustawiacie i po prostu strzelamy i będzie po prostu akcja, polowanie. W przypadku ludzi chodzących we wierze w Jezusa Chrystusa to się tak nie odbywa. To nie jest systemowa inwazja, jakiś obowiązek, jakieś wyliczanie potem, że przychodzimy, nie wiem, chyba, że u was tak jest, że potem przychodzicie, bracia Andrzeju, dzisiaj udało mi się dwóm powiedzieć o Jezusie Chrystusie, nie, i tak dalej. W tym tygodniu i proszę tutaj ptaszki postawić, cztery, tyle osób, nie, i tak dalej, wywiązuje się. My w ogóle w czymś takim nie uczestniczymy. Chrześcijanin jest ktoś, kto słucha głosu Ducha Świętego i rzecz w tym, że reaguje w tym momencie, kiedy on podaje sygnał, reaguje, jest gotowy, jest posłuszny. Mamy taki piękny przykład, że oto Filip słyszy w pewnym momencie, wstań i idź na południe drogą, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. Facet zajmuje się czymś tam innym, ma swoje zadania i nagle głos, czyj głos?
głos Ducha Świętego. Wstań, idź drogą, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna, więc polecenie niekoniecznie układa się zgodnie z naturalnym myśleniem, jakimiś tam planami, na pewno nie z jego planami. Poza tym iść na drogę pustynną to trochę jakby nijak się ma, choćby nawet do takiej idei, że idź tam, gdzie jest pełno ludzi i tam im głosi Ewangelię. Idź na pustynną drogę, to tam, no czego można się spodziewać na pustynnej drodze, że nikogo nie będzie. Ale właśnie ten człowiek okazał się, że miał te buty gotowości do głoszenia Ewangelii, bo on rzeczywiście poszedł. Poszedł. Wracając do tego wątku o sprawiedliwości, on oddał Bogu to, co się mu należy, bo Bóg mu powiedział, że ma iść, i on okazał posłuszeństwo, bo Bogu się należy posłuszeństwo niezależnie od racji naszych tam logicznych jakichś tam przyzwyczajeń czy naszych doświadczeń życiowych. Jeśli Bóg mówi, że coś trzeba zrobić, to trzeba tak zrobić, być gotowym, żeby to zrobić. I on właśnie poszedł. Inny z uczniów Jezusa w 9 rozdziale Ewangelii, Dziejów Apostolskich w 11 wersecie, czyli Ananiasz słyszy: wstań, idź na ulicę prostą i zapytaj w domu Judy o Saula starsu. O to właśnie się modli. No i ten słyszy takie polecenie, a przecież wie, kim jest ten Saul starsu. Przecież Mossad już działał i już tam wywiad był, że idzie z Jerozolimy, idzie tu do nas gość, który będzie w Damaszku starał się wyszukać uczniów Jezusa, ich wszystkich uwięzić, wtrącić do więzienia. I Ananiasz ma oczywiście świadomość, nawet się tam odzywa w tym duchu tej świadomości, ale ostatecznie rusza i wykonuje wolę Bożą. I gdy zaczynamy myśleć w takich kategoriach o tym właśnie obuwaniu butów, gotowości do głoszenia Ewangelii, to składanie świadectwa o Jezusie staje się wspaniałą przygodą i źródłem radości, niesamowitych przeżyć w życiu chrześcijanina. Bo to nie jest właśnie rozumowe, systemowe, planowe jakieś czy tam coś, tylko to jest po prostu przygoda. Idziesz ulicą, siadasz tam, gdzie pracujesz i nie wiesz, jak Duch Święty jaki ci pośle sygnał, i rzecz w tym, żeby być właśnie w tych butach, żeby mieć to nastawienie, że jestem gotowy. Na każdy sygnał zareaguję. Jeśli wsiadam do autobusu, jadę autobusem i tam ktoś, z kim mam, powiedzmy, bardzo słaby kontakt, ale widzę, że tego, i otrzymuję impuls. Podejdź, zbliż się i mów, nie? O Jezusie. Albo nie mam tego impulsu. I rzecz w tym, bo jeśli na przykład jestem taki właśnie, że w każdej sytuacji trzeba czy nie trzeba, czy są okoliczności, czy nie, nie słucham żadnych impulsów, tylko po prostu wszędzie każdemu głoszę, to nie jest przygoda. Ludzie się zaczynają mnie bać, nie? Ja w zasadzie nie odczuwam tutaj żadnego kierownictwa Ducha Świętego, bo nawet nie wsłuchuję się w to, tylko rutynowo zawsze próbuję mówić, nie? Albo wcale nie mówię i z natury nie mówię i nigdy nie mówię, i trzeba by mnie, nie wiem jakimi tam wołami ciągnąć, żebym zaczął mówić komuś o Jezusie, więc to nie jest... Ale kiedy mam takie nastawienie, żeby wsłuchiwać się w głos Ducha Świętego, nie wiem, jak On mnie dzisiaj poprowadzi, nie wiem, czy do 5 ludzi się odezwę, czy tylko do jednej osoby, czy dzisiaj wcale się nie odezwę. Mam to nastawienie gotowości, by reagować na jego sygnał, to wtedy zaczyna to być przygoda. Dlatego jest bardzo ważne, żebyśmy byli posłuszni Duchowi Świętemu.
taka wspaniała wolność od rutyny, od pręgierza tych harmonogramów, tych takich jakichś tam koncepcji czy schematów w zwiastowaniu Ewangelii. Ta wolność się wiąże z takim posłuszeństwem Duchowi Świętemu, z dobrą współpracą z Duchem Świętym. To sprawia, że nikt z tak prowadzonych chrześcijan, tak gotowych chrześcijan do składania świadectwa o Jezusie, nikt nie czuje się przeciążony, ale też nikt nie pozostaje bezczynnym, bo Duch Święty dysponuje nami i w odpowiednim momencie uruchamia różne osoby, żeby przekazywały świadectwo o Jezusie. On oczekuje od nas gotowości i gdy nam wskaże kogoś, pośle impuls, my natychmiast idziemy za Jego głosem i to robimy. Oczywiście tak rozumiane zwiastowanie Ewangelii, ono ma też swoje niebezpieczeństwa, bo co na przykład nam tak może grozić, jeżeli nie bierzemy na siebie żadnego takiego systemowego obowiązku, że mamy składać świadectwo o Jezusie, że jest, to jest nasze zadanie i że trzeba to zawsze w każdych okolicznościach robić, to jest takie niebezpieczeństwo, że my możemy, powiedzmy, zacząć ulegać duchowemu lenistwu na przykład. Nie? No bo leń to gdzieś tam zawsze się nas trzyma. Nie? Jest taka, że w imię tamtego, że może to nie ta dobra pora, że to może okoliczność, a ja się dzisiaj nie czuję najlepiej, a może to lepiej jutro albo kiedyś następnym razem. I leń ten duchowy może sprawić, że zostajemy w miejscu, się nie uaktywniamy, mimo tego, że Duch Święty nas pobudza. Może też być takie niebezpieczeństwo, że za bardzo zaczynamy włączać własny rozum i kalkulacje. I gdy Duch Święty posyła sygnał, że mamy to zacząć głosić Ewangelię, składać świadectwo o Jezusie, my zaczynamy przepuszczać to przez właśnie własny rozum, zaczynamy dokonywać analizy sytuacji, no, czy tutaj jest dostatecznie cicho, czy to jest dostateczne, są warunki, żeby można było się przez 15 minut co najmniej skupić i mu przekazać Ewangelię, czy nikt nam nie przeszkodzi, czy ja czasem nie jestem za bardzo dzisiaj zajęty innymi sprawami, że może to będzie nieduchowe, co zacznę robić. Różne rzeczy tutaj mogą się pojawić, że za bardzo kalkulujemy wtedy i nie będzie tego świadectwa. I taka jest, jaka jest w ogóle typowa prawda o naszym głoszeniu Ewangelii? Mamy świadomość, i chyba wszyscy tu w tym gronie, świadomość tak zwanego wielkiego posłannictwa, czyli słów Jezusa, który powiedział: idźcie więc i pozyskujcie uczniów wśród wszystkich narodów. To takie największe wezwanie, jak to mówimy. Na koniec Jezus powiedział do swoich uczniów: takie jest wasze zadanie, wysyłam was, macie iść i głosić wszystkim Ewangelię. No i mając to na uwadze, my bardzo często jakby ograniczamy się w tym do tego, że robimy akcje ewangelizacyjne, zbór coś tam, powiedzmy, tu słyszę, że na Błoniach, tu czekamy ze składaniem świadectwa, na Błonie pójdziemy, nie, latem i tam będziemy głosić Ewangelię. Więc teraz mamy super 3 miesiące luzu na razie. Trzeba się tylko naszykować na te Błonie, żeby tam się pojawić, nie? I żeby jak będą tam głosić, to stanąć, mówić tak, tak, czy coś w tym stylu, nie? Mamy jakieś tam nieśmiałe próby indywidualnego głoszenia Ewangelii i mamy permanentny, jakby taki permanentne odczucie niespełnionego obowiązku, że ciągle no, słabo jest tym składaniem świadectwa o Jezusie, że jest tylu ludzi jeszcze z mojego otoczenia, że ja im nie powiedziałem o Jezusie. Ja to mówię w oparciu o rozmaite obserwacje i swoje własne doświadczenia. A rzecz w tym,
żebyśmy właśnie nie żyli w takim stanie, tylko żebyśmy byli na co dzień gotowi do głoszenia Ewangelii. Gdy mówimy, że mamy być gotowi, to nie znaczy, że zawsze mamy jednakowo głosić, że zawsze mamy głosić każdego dnia, nie? Ale gotowość ma być w nas stała. Stała. Mamy taki przykład, bardzo ewangeliczny przykład właśnie gotowości do pójścia, do składania świadectwa. Przykład, który znajdujemy w Ewangelii Łukasza w 2 rozdziale, 8-18. To jest taki tekst, który mówi o pasterzach na polach betlejemskich, do których przyszedł anioł pański, w 9 wersecie czytamy, stanął przy nich. No i im mówi, o Jezusie im mówi, że mają, że się narodził Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym, i ich wysyła. I jest powiedziane tutaj, że to byli ludzie, którzy byli w stanie czuwania. W polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim. Czyli, że to byli ludzie, którzy z natury czynności, którą wykonywali, byli w pozycji gotowości. To nie byli ludzie, którzy sobie tam spali, nie? I tylko oni mieli za zadanie, żeby czuwać, żeby być w każdej chwili gotowi. I objawienie o narodzonym Jezusie domagało się od nich natychmiastowej zmiany planu działania. Oni zajęci tymi stadami mieli właśnie teraz jakby zostawić to i ruszyć szybko do Betlejemu. Musieli jakby się przestawić. I tutaj pojawia się taka myśl, biorąc pod uwagę tę ilustrację tych pasterzy betlejemskich, że nie jest wcale sztuką opowiadać o Jezusie, gdy nie ma się niczego innego do roboty. Od po prostu, no co robisz? No nic nie robię, nie? No to, no, to faktycznie mogę tam gdzieś pójść, tam gdzieś powiedzieć o Jezusie. Powiedzcie, kto u was w zborze tak zasadniczo, przeważnie angażuje się w ewangelizację? Kto? Bo u nas to na przykład młodzież w czasie wakacji, nie? Na pewno nie w czasie sesji, czy tam egzaminów, nie? Emeryci u nas się angażują, nie? No i bezrobotni ewentualnie. W trakcie, kiedy stracili pracę i jeszcze nie znaleźli nowej, nie? No to oni tak. A pozostali przecież mają co robić, no nie? Przecież muszą zarabiać, muszą pracować. Ojejku, ile mają zadanie. I wracajmy do tych pasterzy. Oni, gdy anioł przyszedł i powiedział, że właśnie tam w Betlejemie urodził się Zbawiciel i że trzeba tam pójść, to on z tym poselstwem wkroczył w ich obowiązki, no nie? To nie byli, oni nie byli na wakacje i mówili, co my mamy, co by tu robić, nie? I anioł przyszedł i mówi, idźcie do Betlejemu, nie? Przynajmniej macie jakieś zajęcie, nie? Nie, oni czuwający, pilnujący musieli przeorganizować to wszystko, musieli jakoś się umówić, że dobra, Kazik, ty zostajesz, a my idziemy, nie? Bo my dostaliśmy tutaj wezwanie. Musieli obsadzić sobie kolejne straże, bo oni tam według tych straży pilnowali, tam to 4 godziny zmiana, jeden spał, drugi pilnował, no trzeba było to przeorganizować, cały plan zmienić. Ale tajemnicą tego pierwszego objawienia o Jezusie, o Zbawicielu, jest to, że to poselstwo trafiło do ludzi w butach, a nie w kapciach. Rozumiecie myśl? Oni byli w butach, oni byli czuwający, oni byli gotowi. To było jakby w ich zakresie obowiązków, w ich naturze wręcz jako pasterzy, że oni mieli to nastawienie, że trzeba, to trzeba. Nie? Ruszamy natychmiast,
ruszamy i poszli od razu. I weźmy sobie teraz taki typowy obrazek faceta w kapciach. Znacie taki obrazek, bo czasem człowiek patrzy w lustro, jak lustro sięga niżej, to widzi, jak to wygląda, nie? Pan Bożki, nie? Szlafroczek, nie? I weź teraz takiemu komendę, że trzeba coś zrobić szybko, nie? O ludzie! To kobieta się dwa razy szybciej zbierze niż facet w kapciach, nie? No tak, no tak jest praktycznie. Ja pamiętam, jak byłem kiedyś w szkole biblijnej i my mieszkaliśmy w pokojach na górze, a na dole była sala wykładowa. Jak ten nasz nauczyciel, Mieczysław Kwiecień, jak on się oburzał, jak widział, że faceci schodzą na zajęciach w kapciach. Wyobrażacie sobie? Idą. Biblię niosą, nie? I w kapciach, jeszcze takich zbyt luźnych, nie? Po prostu całkowicie niegotowi do tego, żeby wykonać jakieś zadanie. Po prostu rozlazłe to takie. Czasem zdarza się w naszych domach, że idziesz człowieku w garniturze, w krawacie, wchodzisz do jakiegoś domu, a gospodyni tam od razu w korytarzu. Które kapcie podać? I już cię wymusza, że powinieneś teraz się wchylić, zdjąć buty, nie? I będziesz dalej w krawacie, dalej w garniturze i w kapciach, nie? I to jest nieprzyjemny widok w ogóle. Mężczyzna w kapciach to synonim człowieka niezdolnego do żadnej akcji. Taki, że dopiero musi się pozbierać. Aby skutecznie działać, wyjść, walczyć, może bronić się, musiałby najpierw założyć buty, prawda czy nie? Bo człowiek w butach to jest po prostu, no czujesz, nie? Czujesz grunt, wiesz, że możesz coś zrobić. W kapciach straszne, no jeszcze na przykład jakiś mebel trzeba przenieść, czy coś w kapciach, jak to robisz, to jest strasznie niebezpiecznie. I właśnie chodzi mi o to, żebyśmy tu zobaczyli to wezwanie dla nas wierzących w tym sensie głoszenia Ewangelii, że mamy być w butach, a nie w kapciach. Pan chce w nas, w każdym z nas widzieć gotowość do głoszenia Ewangelii. Gotowość, że jak On pośle sygnał, a ludzie duchowi wiedzą, o czym mówię, to że my natychmiast, bez ociągania się, bez przygotowywania, bez marudzenia, bez dyskusji, natychmiast to zrobimy, bo czasem to jest ta chwila i nie ma innej chwili. Jest ten moment i już nie będzie takiego momentu nigdy więcej, nie? I chodzi o to, żebyśmy byli gotowi. Dlatego gdziekolwiek się wybierasz, zakładaj buty gotowości do głoszenia Ewangelii. To na pewno się wiąże z tym, co wcześniej mówiliśmy, żeby mieć pas prawdy ubrany, nie? Żeby mieć pancerz sprawiedliwości. Wszędzie, gdzie się wybierasz, do nowych miejsc, gdy idziesz, idź w tej gotowości. Nie ustawię się tak, dzisiaj to choćby nie wiem co, to nic nie będę mówił, bo to trzeba najpierw rozeznać sytuację, nie? Trzeba poznać ludzi, żeby się niepotrzebnie nie wystawić, nie? I tak dalej. Trzeba, jak idziemy do nowych miejsc, iść w tej gotowości. Panie, posyłaj sygnał, bo ja chcę czym prędzej powiedzieć o Tobie, żeby od razu było wiadomo, nie? Z kim ludzie mają do czynienia i żeby oddać Tobie chwałę. Ale oczywiście nie w sposób taki, że otwierasz drzwi, halo, halo, ja to jestem chrześcijaninem, nie, chciałem Wam powiedzieć o Jezusie. Bo wtedy bardziej ujmę przyniesiemy Jezusowi niż chwałę dla Niego, nie? To właśnie to nie o tym mówimy. Ale także, gdy idziemy do miejsc, w których często bywamy i w którym już ludzie nas znają i może być coś takiego, że sobie idziemy i w ogóle nawet do głowy nam już nie przychodzi, że my może dzisiaj będziemy głosić Ewangelię, my w kapciach idziemy już tam, nie? Bo nie mamy już takiej gotowości, bo oni już nas znają, oni wiedzą, więc nie daj Boże, żebyśmy kiedykolwiek szli do miejsc, które do naszych krewnych, przyjaciół i tak dalej, żeby już tak się poczuć, że tam mogę iść w kapciach, nie?
Mam być w butach gotowości, bo nawet jeśli nie będę mówić tym ludziom, do których idę, to może być właśnie w tym momencie, że ktoś ich odwiedzi. I będzie taka chwila, ten moment, i ja mam być gotowy, żeby im głosić Ewangelię. Więc tam, gdzie nas znają, gdzie nas widzą i tam, gdzie prawdopodobnie jesteśmy tylko raz w życiu, zawsze mamy być gotowi do głoszenia Ewangelii. I to jest piękne przeżycie, to jest w ogóle, to jest przygoda, bo nie wiesz, nie? Nie wiesz, czy będzie sygnał, czy nie będzie sygnału. Czy Bóg da dzisiaj taką okazję, czy nie da. I serce sobie tak lekko drży, tak fajnie drży, nie? I wyglądasz okazji, nasłuchujesz. Jest, teraz, nie? I zaczynasz. Uwaga, to jest też Ewangelia pokoju. To jest powiedziane, że mamy być gotowi do głoszenia Ewangelii pokoju. Mamy pokój z Bogiem. To stało się dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. My tę Ewangelię, my głosimy Ewangelię, która mówi o tym, to jest wspaniała oferta dla ludzi. My nie niesiemy Ewangelii, wy grzesznicy, jak wy tego, to poginiecie wszyscy i tak dalej. Nie mamy takiego nastawienia. My chcemy tym ludziom przynieść pokój. Wnieść pokój w ich życie. To jest właśnie ten jakby taki czynnik pociągający nas, też nas zabezpieczający przed tym zarzutem, że my chcemy wnieść jakiś niepokój do ich życia, czy i zakłócić ich spokój, czy im, nie wiem, przykrość jakąś zrobić tym, co będziemy mówić. Nasz cel jest taki, żeby do tych skołatanych ludzkich serc wnieść Boży pokój, głosić pokój, jak to jest powiedziane w liście do Efezjan, że przyszedłszy zwiastował pokój Wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko, albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Jak się mówi o Ewangelii, to Ewangelia Jezusa Chrystusa, ona wnosi pokój, ona daje pokój. Pokój mój daję Wam, powiedział Pan Jezus. I właśnie to ma nam przyświecać, żebyśmy tam wszędzie, gdzie widzimy niepokój, gdzie widzimy jakieś napięcie, gdzie wyczuwamy, że jest coś nie tak, że to jest miejsce, w którym powinniśmy być gotowi głosić Ewangelię. Dlaczego gotowość do zwiastowania Ewangelii jest tak ważna, że stanowi aż część zbroi Bożej? No bo tak można powiedzieć, buty, no to jest żadna zbroja, nie? Ale to jest wymienione właśnie jako część tej zbroi Bożej. No dlatego, że Duch Święty działa w sposób niekonwencjonalny i potrzebna jest do tego nasza pełna gotowość. My nie możemy powiedzieć, z góry przewidzieć, czy dzisiaj Duch Święty pośle nam sygnał, że mamy głosić, czy nie. Bo Duch Święty wie, jak chce, jest powiedziane, nie? I to właśnie na tym ta polega cała tajemnica, że my mamy być gotowi, ponieważ nie wiemy, czy On dzisiaj będzie chciał nas użyć. I wtedy nie ma czasu na długie rozważanie, na takie jakieś rozważanie za i przeciw, no, czy, bo to może być chwila. Trzeba działać od razu, bezzwłocznie. Więc dlatego po pierwsze trzeba być gotowy do zwiastowania Ewangelii. Po drugie, dlatego trzeba być zawsze gotowym, bo przeciwnik nas obserwuje i szuka naszych słabych punktów. I jak on rozpozna, że my nie jesteśmy gotowi, nie? Że my się tu gdzieś opuściliśmy, że na przykład zasmucamy Ducha Świętego brakiem reakcji na jego sygnały do składania świadectwa, wtedy diabeł zaciera ręce. My się mu odkrywamy, prowokujemy go do jakiegoś ataku, bo on widzi, że my nie chodzimy w tej gotowości. Mamy przykład króla Dawida, który któregoś dnia założył kapcie. Nie był w butach, nie? Toczyła się wojna, żołnierze walczyli tam, a on, jest powiedziane, że około południa czy po południu jakoś wstał ze swego łoża i przechadzał się po tym tarasie swojego pałacu i tak filował, nie? No i zobaczył tam, kobietę się kąpała.
I się bardzo ta jego... On po prostu był w kapciach wtedy, nie był gotowy do robienia tego, do czego był jako król zobowiązany. To nie... Więc bardzo ważne jest, żebyśmy tę gotowość mieli w sobie, bo przeciwnik wypatruje takich momentów, kiedy my wyraźnie jesteśmy nienastawieni, niegotowi i uderzy. Trzeba nam też o tym ciągle pamiętać, o tym obuwaniu butów gotowości do głoszenia Ewangelii, ponieważ głoszenie jest naszym życiowym powołaniem. Kto jest codziennie do tego gotowy, jest na właściwym kursie. Gdy ktoś nie jest gotowy, znaczy, że zapomina o tym, dlaczego w ogóle jest na tej ziemi, jaka jest rola chrześcijanina. Więc mamy, słuchajcie, no takie standardy tutaj wyznaczone. Kto się stosuje do nich, ten przetrwa każdy atak, ostoi się na stanowisku wyznaczonym przez Pana i wykona powierzone mu zadania. Wielu ludzi ponosi porażkę, bo zaniedbuje sprawy przywdziewania zbroi Bożej. Sobie traktuje tam Efezjan, 6 rozdział, tam coś jest napisane. Może to tak nawet trochę kulturowo, może tam do nich, nie? Niekoniecznie tak do mnie. I stajemy się często bardzo nieskuteczni w naszym chrześcijańskim życiu, bo po prostu zaniedbujemy to. A Biblia mówi: włóżcie na siebie, podkreślam, pełną zbroję Bożą, byście umieli sobie radzić z podstępami diabła. 13 werset. Właśnie dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą. Musicie wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili i jak wyjść z potyczek zwycięsko. Ile razy staliśmy się łatwym łupem dla przeciwnika, dlatego że on zobaczył, że my jesteśmy niekompletnie ubrani, przygotowani. Pozostawiliśmy coś na boku, zaniedbaliśmy. Naszą życiową funkcją jest to, że mamy być gotowi do głoszenia Ewangelii. Po to nas Pan wyznaczył tutaj na ziemi, zostawił, żebyśmy głosili Ewangelię. Jak jabłoń się sadzi po to, żeby rodziła jabłka, tak chrześcijanin jest na tej ziemi po to, żeby przynosić chwałę Bogu, żeby składać świadectwo o Jezusie, by innym wydawać to świadectwo pod kierownictwem Ducha Świętego. Diabeł się dwoi i troi, żebyśmy przestali. Żeby nas wprowadzić na jakąś taką ścieżkę, żebyśmy zaprzestali składania świadectwa. Na przykład podsuwa coś takiego, że faktycznie nie ma co głosić, bo wszyscy są tu chrześcijanami. Nie? Że no jak będziesz głosił ewangelikom, jak będziesz głosił katolikom, no przecież oni też w Jezusa Chrystusa wierzą, no to przecież my jesteśmy tak naprawdę braćmi, nie? Takie ruchy ekumeniczne prowadzące do tego, że powinniśmy nawet, to nie byłoby w dobrym tonie, żebyśmy tam ich ewangelizowali, no przecież oni są naszymi braćmi, nie? Takie są dzisiaj tendencje, żeby zaprzestać. Ludzie, którzy się tam umawiają w ekumenii, to się umawiają również do tego, żeby zaprzestać prozelityzmu. Żeby absolutnie nie prowadzić wyznawców innego kościoła do jakichś nawróceń, nie? Bo oni przecież już są. Nie? Więc tylko się spotkajmy, posiedźmy, wypijmy sobie kawkę później. Nie? Najważniejsze prawie, że to jest jedzonko to, które będzie później, nie? Po tym spotkaniu ekumenicznym, nie? I na tym to polega. Ciśnie mi się taka ilustracja z okresu I wojny światowej. To się stało na froncie aliancko-niemieckim w Belgii. Może słyszeliście o tym kiedyś, jakieś o tym przeczytałem i to mnie zadziwiło, że w święta Bożego Narodzenia doszło do tego, że żołnierze z tych przeciwnych sobie, że tak powiem, formacji
postanowili, że przestają strzelać do siebie i że sobie robią przerwę, nie? I wystawili tam jakieś tego przez okopów bombki, nie? Te w sensie świąteczne, nie? I jakieś tam słodycze i zaczęli się nawołać i powyłazili z okopów, poleźli do tych razem i zaczęli tam sobie razem biwakować, świętować, śpiewać kolędy i tak dalej. I był problem. Był problem, oni nie chcieli walczyć ze sobą, nie? I ktoś by powiedział, no to co za miła, fantastyczna sytuacja, nie? Niemcy z aliantami razem sobie siedzą, kawkę piją, nie strzelają, podkładali karabiny na bok. No po prostu rewelacja. Toż byśmy tak chcieli, żeby w ogóle tak zawsze było. Ale to jest pochopny wniosek, bo trzeba pamiętać, że to nie ci żołnierze tę wojnę oni postanowili, że to postanowiły o tym rządy, władze. Oni byli tylko żołnierzami do wykonywania rozkazów. To nie oni określali, że tam jest przeciwny front, tam jest wróg i trzeba zwyciężyć tego wroga. Chwytacie myśl? I był wielki problem, bo dowódcy po prostu złapali się za głowę, co teraz robić. Żołnierze odmówili posłuszeństwa, oni nie chcą do siebie strzelać. Ma iść front, mają zwyciężyć, mają po prostu, ma się rozstrzygnąć sprawa, a oni nie chcą walczyć. No to wzięli tam jakichś snajperów i jak ci wyłazili tam, wyłazi tyłek, wystawił z okopu i las tam do tego wroga, żeby tam się napić, razem z nimi posiedzieć, to strzelali ci tego. No to trochę powstrzymali, ale dalej nie chcieli walczyć. I Niemcy musieli dopiero wymienić oddziały, z Prus wschodnich sprowadzić świeże oddziały, żeby w ogóle rozpocząć dalej wojnę. Oni nie chcieli ze sobą, nie chcieli walczyć. I my tak sobie myślimy w pierwszym odruchu, że to fajne, że nie chcieli walczyć. Potem się jak zastanowimy, to się mówimy, ale jak oni mogli, no jak tego? Ale pomyślmy o nas, chrześcijanach, jeśli czytamy, że bój toczymy z tymi wszystkimi siłami, cośmy to już dzisiaj sobie rozpracowali na początku. Naszym dowódcą jest Jezus Chrystus. Mówi w swoim słowie, że toczy się śmiertelny bój, że wróg jest nieugięty, nieprzejednany, że wróg jest podstępny, że nas mówi, wyleź do kopu, chono, chodź, napijemy razem, posiedzimy, będzie fajnie. Po to, żeby cię ustrzelić, żeby cię zniszczyć, żeby cię wykończyć, nie? To jak bardzo ważne jest, żebyśmy byli uważni i nie dali się wmanewrować w coś takiego, ponieważ ten świat jest nam przeciwny. Mamy czasy, gdy w sensie duchowym proponuje się nam zdjęcie butów i założenie miękkich kapci. Przestajmy strzelać, przestajmy tę wojnę duchową prowadzić, nie? Jest wszystko okej, okay, to wszystko jedno. Najważniejsza jest jedność, wzajemna miłość. Niedawno czytałem o takim apelu, by zaprzestać nawracania wyznawców judaizmu na chrześcijaństwo, nie? Że przecież oni nawet to są dużo dalej niż my i nie powinniśmy absolutnie ich ruszać, nie? Bo oni są z narodu wybranego i trzeba uważać. Więc dzisiaj bardzo ważne jest dla nas, uczniów Jezusa i żołnierzy Jezusa Chrystusa, bo o tym dzisiaj mówimy, to żebyśmy się nie dali w coś takiego wmanewrować. Jesteśmy żołnierzami Jezusa Chrystusa. Nie my tę wojnę wywołaliśmy, nie my o niej decydujemy, my mamy być tylko posłuszni. A On nam mówi, że mamy mieć pas prawdy, że mamy mieć pancerz sprawiedliwości w Chrystusie i mamy mieć buty gotowości do głoszenia Ewangelii. W każdej sytuacji On ma prawo nas użyć, a my mamy obowiązek być natychmiast gotowi i mówić o Jezusie Chrystusie. Czy się to komuś podoba, czy się to komuś nie podoba. Więc propozycja takiego postanowienia. Wiem, że moim powołaniem na świecie jest głoszenie Ewangelii. Prawda czy nie? Tak.
Wiemy, zgadzamy się. Jestem wdzięczny Bogu za napełnienie Duchem Świętym, dzięki czemu składanie świadectwa o Jezusie staje się wspaniałą przygodą. Bo On mówi, a ja się poddaję temu. Rozumiem, że wróg stara się wygasić w nas świadectwo o Jezusie. Zauważam, że wielu chrześcijan ma już zamknięte usta i nie wykorzystuje okazji do ogłoszenia Ewangelii. Całymi tygodniami nie składają świadectwa o Jezusie. Przyjmuję dobrym sercem naukę Słowa Bożego, że tylko pełna zbroja Boża pozwala skutecznie stawić czoła siłom ciemności, wykonywać wolę Bożą i zachować wiarę aż do końca. Dlatego zobowiązuję się, że codziennie będę chodzić w butach gotowości do zwiastowania Ewangelii. Amen. Powstańmy na chwilę i zakończmy tę część także modlitwą. Może ktoś inny by chciał się teraz odezwać w modlitwie. Panie Jezu, ja Ci pragnę podziękować za to, że Ty uznałeś nas za godnych do tego, aby nam zwierzyć Twoją Ewangelię. To jest po prostu niesamowite, że Ty chcesz, żebyśmy my, tak marni ludzie, mówili o Tobie. Ja Ci bardzo dziękuję za to, że tak się nade mną zmiłowałeś, że tak drogocenny skarb składasz też i w moje usta i chcesz, żebym mówił o Tobie. Dziękuję Ci za to. Bardzo Cię przepraszam, że były takie sytuacje, że ich nie wykorzystałem, że byłem w kapciach, a nie w butach gotowości, że się ociągałem, że Ty podsuwałeś okazję, a ja ją zmarnowałem. Przepraszam Ci za to. A się modlę o to, abyś mi pomagał, napełniał mnie Duchem Świętym do tego, żebym każdego dnia żył w tej gotowości do głoszenia, do zwiastowania Ewangelii pokoju. Bym nie przegapił żadnej okazji, którą Ty dajesz. Chcę być wsłuchany w Twój głos i o to się modlę dla nas wszystkich tutaj zebranych, żebyśmy mieli tę wrażliwość, byśmy byli tak nastawieni na to, że Ty w każdej chwili będziesz chciał nas użyć, że Ty masz prawo nas użyć i żebyśmy wszyscy poznali ten smak tej przygody, jak to jest wspaniale mówić o Tobie na Twój impuls, w sytuacji, którą Ty przygotowujesz. Dziękuję Ci za to, Panie, że nas czynisz swoimi żołnierzami, abyśmy przynosili Ci chwałę i wykonali Twoją wolę. Amen. Amen.